Witamy Państwa, to już druga połowa maja. Czas biegnie szybko, no ale z całą pewnością od czasu do czasu trzeba się zatrzymać i pomyśleć, czy nie wypełnić sobie tej luki czasowej, na przykład pójściem na dobry seans filmowy. A o takowych będziemy dzisiaj mówić na pewno z naszym gościem, Dariusz Romanowski. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witaj. Mówię dlatego, że fajne, bo te pozycje kina konesera, które omawiamy, zawsze dostarczają nam wielu wrażeń, zwłaszcza, że te dwa filmy, o których Ty dzisiaj powiesz, ja nie ukrywam, że na ten poniedziałkowy czekam z dużym utęsknieniem, chęcią zobaczenia, bo no to pewnie opowiesz za chwilę o tym, ale i sama postać reżyserki, i sam temat, ale ekspozycja, jak jest ten film pokazywany, już w tych fragmentach, które oglądałem, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Mowa oczywiście o poniedziałkowej projekcji filmu Jutro będzie nasze. Tak. Paola Cortellesi, włoska aktorka, która po ponad 20 latach owocnej kariery jest bardzo cenioną właśnie w swoim kraju odtwórczynią ról komediowych i po 20 latach kariery aktorskiej postanowiła stanąć po drugiej stronie kamery i zadebiutowała jako reżyserka. A że zadebiutowała nie tylko udanie, wręcz wybitnie, świadczą chociażby recenzje wszystkich europejskich krytyków. Powstało dzieło niesamowite. Z jednej strony to jest taki swoisty hołd dla jednego z najważniejszych kierunków w historii europejskiego kina, dla włoskiego neorealizmu, czyli tego prądu, który tuż po wojnie pokazywał na bazie takich dramatów zwykłych, szarych ludzi, za pomocą paraboli pokazywał problemy ogólnospołeczne. I tu mamy coś bardzo, bardzo podobnego, tak jak kiedyś De Sica, Rossellini czy wczesny Visconti pokazywali wnętrze rodzinnego domu i to, z jakimi dramatami, a czasami tragediami te rodziny w tej tuszpowojennej historii, w tuszpowojennym czasie się zmagały. Tak samo mamy tutaj. Ja nie ukrywam, jak wejdę Ci w słowo, że ja natychmiast to, co powiedziałeś, De Sica to było pierwsze skojarzenie takie filmowe. Ile ona, znaczy tylko z tych fragmentów nie ukrywam, ile właśnie ona w tym, co powiedziałeś, hołdzie oddaje konkretnym. Miałem wrażenie, że niektóre te ujęcia, to że tak powiem, są w cudzysłowie skopiowane z tych wcześniejszych wielkich włoskich filmów. Tak, ale to nie jest właśnie bezmyślne kopiowanie, to nie jest nawet naśladownictwo. Absolutnie. To jest wzorowanie się na najlepszych i ona tego nie ukrywa, że jest zafascynowana i tamtym nurtem, prądem, ale przede wszystkim historia, którą chciała pokazać, jest bardzo osobista. Ona sama nie tylko jest w tym filmie reżyserką, ale także odtwórczynią głównej roli. A ta główna postać, to o imieniu Dalia, to tak naprawdę alter ego jej babci. Babci, która w tamtych właśnie czasach wojennych i tuż powojennych żyła, niestety zmagała się z bardzo, wydawałoby się, prozaicznym problemem, jakim jest domowa przemoc. Ona, żona i matka trójki dzieci, niemal codziennie obrywała od swojego przemocowego męża. Męża, który z jednej strony był takim przedstawicielem typowego patriarchatu, a z drugiej strony nie chciał pokazać kolegom, że jak może pokazywać szacunek w stosunku do kobiet. Była ofiarą tamtych czasów, czasów, które mam wrażenie czasami chyba jeszcze się nie skończyły. I to jest z jednej strony prawdziwy ludzki dramat, wręcz tragedia, ale z drugiej strony niepozbawiony wątków humorystycznych, wręcz komediowych. Jest to, trzeba przyznać, bardzo czarny humor, ale połączenie tych dwóch elementów, właśnie dramatu rodzinnego, społecznego z czarnym humorem, daje niesamowitą mieszankę, tak świetnie wyważoną, że tworzy komediodramat idealny. Naprawdę to, co widzimy, a widzimy za pomocą pięknych obrazów, wystylizowanych, czarno-białych zdjęć, odnoszących się do tamtego. Ta stylistyka czerni i bieli, pokazująca ten kontrast, który powiedziałeś, zarówno społeczny, jak i w tej warstwie filmowej, wyraźnie pokazuje to, no może nie tyle piętno, może to jest złe słowo, ale jak dwa bardzo różne światy, to co, na co zwróciłeś uwagę, kryją się pod tym i ciężko szukać tutaj półtonów tak zwanych, prawda, że one są wyraźnie od siebie odsunięte. No i sami pewnie zadajemy sobie pytanie, jak taki poważny problem społeczny, jakim jest przemoc domowa, można pokazać w komediowy sposób. A no można, za pomocą twistu fabularnego, gdy, nie chcę teraz spoilerować oczywiście fabuły filmu, ale gdy ta główna bohaterka, 30-paroletnia zaledwie kobieta, wymyśla historię, aby ustrzec swoją córkę, pewnie
później w przyszłości swoją wnuczkę, o której jeszcze nie wie, że taka będzie, przed powtórzeniem jej tragicznego losu. I my, widzowie, śledząc jej bohaterskie zmagania z trudną rzeczywistością, trzymamy kciuki, żeby się udało. I ten tytuł Nie bez kozery napawa optymizmem nas wszystkich. To jest kino bardzo ciepłe, bardzo wbrew pozorom pogodne, nie tylko feministyczne, bo zaraz pewnie podniosą się głosy, kolejny jakiś manifest feminizmu w dzisiejszych czasach, jakich mnóstwo na ekranach. Nie, nic z tych rzeczy, to jest piękne, mądre, życiowe kino i po to, żeby uronić łzę i po to, żeby się pośmiać takim szczerym, radosnym uśmiechem. No właśnie, bo tak jak sam powiedziałeś, kino wielkich włoskich mistrzów opierało się na tym pierwszym planie na mężczyźnie, niezależnie to, czy to De Sica, czy Rossellini, czy nawet już później idąc daleko do Pasoliniego i tak dalej, gdybyśmy mieli gdzieś uciekać w inne meandry kina, ale ten mężczyzna silny, wyraźnie dominujący, prawda? Jest teraz tutaj następuje próba jakby pokazania od tej innej strony, że kobieta wychodzi na plan pierwszy. Kobieta też może być silna. Oczywiście, nie? Musi znaleźć na to sposób. Ale właśnie, że kilkadziesiąt lat temu niemożliwe byłoby to do sfilmowania. Dzisiaj jest. Tak, dokładnie. I Paola Cortellesi, no, zrobiła kawał świetnego kina. Kina, o którym się będzie mówić jeszcze i za, myślę, 5 i za 10 lat, bo to jest kino bardzo uniwersalne, no bo mówi o uniwersalnych problemach, a że czarno-białe zdjęcia, a że rzeczywistość lat 40. i 50., myślę, to nie ma żadnego znaczenia. Piękne, mądre kino, które wszystkim naszym widzom gorąco polecam. No to polecamy się też Państwu w kwestii konkursu, który nadchodzi, bo jak zwykle mamy upominki od sieci kin Helios i pytanie od naszego gościa, a czego będzie dotyczyć, sami się Państwo przekonajcie. Tak, a pytanie dzisiaj dotyczy tego drugiego filmu, o którym za chwilę pewnie będziemy rozmawiać. Kamerdyner, lokaj, służący, majordomus. Postać o tej profesji wielokrotnie pokazywana była w historii kina i telewizji. Ale jest jeden filmowy kamerdyner, który przeszedł do historii dziesiątej muzy. Dokładnie 30 lat temu na ekranach polskich kin zagościł film niesamowity, wybitny. Rolę główną, rolę kamerdynera, typowego angielskiego majordomusa, stworzył tutaj no, pełnokrwistą kreację, nie kto inny, tylko sam Sir Anthony Hopkins. Proszę podać tytuł tego niesamowitego filmu. O, myślę, że tu nie będzie żadnych kłopotów, to błyskawica już Państwo piszą. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Dwie pierwsze poprawne odpowiedzi, jak zwykle honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. I to właśnie miało być wprowadzeniem do tego, o czym powiedziałeś, bo końcówka maja, czyli 27 w poniedziałek, do usług szanownej pani. I też bardzo ciekawie i nieco inaczej pokazany temat dotyczący postaci, o której już mówiłeś teraz w konkursie, ale to zupełnie inne kino niż ten przez Ciebie wspomniany. Tak, oczywiście. Tamten film sprzed 30 lat to był typowy dramat psychologiczny. Natomiast tutaj mamy do czynienia z uroczą, lekką, łatwą, typowo letnią komedią francuską. No, z kapitalnym aktorstwem. Przede wszystkim na pierwszym planie, no, co tu dużo mówić, aktor wybitny, John Malkovich, to co zrobił w światowym kinie, nikt mu tego nie odbierze, tu zdecydował się na rolę naprawdę komediową, zagraną, dodajmy, nie w swoim języku. Gra angielskiego biznesmena, który po latach prowadzenia swojej własnej małej firmy, gdy bliscy rozjechali się po świecie, gdy żona odeszła z tego świata, postanawia na ostatnie lata swojego życia coś diametralnie zmienić i niejako w hołdzie dla swojej zmarłej żony przenieść się do jej ojczyzny, do jej rodzinnego kraju, do Francji. I tam pod przykrywką skromnego człowieka chce pracować jako właśnie kamerdyner, jako lokaj w rezydencji bogatej wdowy. No a że tę wdowę odtwarza uosobienie francuskiego szyku, elegancji i uroku osobistego Fanny Ardant, możemy spodziewać się wielu iskier. I tak jest faktycznie. On, Anglik, grający po francusku w towarzystwie nie tylko tej właścicielki posiadłości, ale także wybuchowej kucharki, wiecznie roztargnionej i rozpaczonej pokojówki, czy trzymającego wszystkich na dystans zarządcy dóbr, musi w tym wszystkim się odnaleźć. I to, co się okazało byciem ostatnimi latami jego życia,
zaczyna się tak naprawdę początkiem jego zupełnie nowego żywota. No, on patrzy w cudzysłowie na siebie teraz z innej perspektywy, tak naprawdę też na siebie, jakie to było jego wcześniejsze życie, inna perspektywa tego bogatego człowieka, który patrzy na to zarządzanie przez siebie, teraz będąc zarządzanym niejako. Tak, ale to też jest taki kontrast mentalności, tej angielskiej i tej francuskiej. No, jeszcze tak, jeszcze dodatkowo to dochodzi oczywiście. Finezja, ekscentryzm tej głównej bohaterki w zestawieniu z taką typową flegmą angielskiego, chciałbym powiedzieć kamerdynera, ale tak naprawdę tego fachu będzie musiał się nauczyć na żywo, na miejscu. Wywołuje to oczywiście szereg bardzo zabawnych wydarzeń, komplikacji. Nie chcę odbierać przyjemności oglądania tego filmu. To naprawdę lekka, niezobowiązująca komedia. Proszę, tutaj zwracam się z prośbą na naszych widzów, proszę nie czynić sobie zbyt wysokich wymagań intelektualnych względem tej komedii. To naprawdę bardzo zabawne i lekkie kino. I z takim nastawieniem proszę przyjść do kina w ostatni poniedziałek maja. A będzie to 27, drodzy Państwo. Wcześniej, jak mówiliśmy, zupełnie inne kino. Jutro będzie nasze. O tych dwóch filmach opowiadał nasz gość Dariusz Romanowski. Dziękuję Ci bardzo, Darku, serdecznie za spotkanie. Dziękuję pięknie. A my zapraszamy Państwa, jak zwykle, na bardzo ciekawe projekcje kina Konesera, a my również na spotkanie za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.